Do Ssangyonga Tivoli przesiadłem się prosto z chińskiego MG. A mówię o tym po to, aby podkreślić, że to nie jest chiński samochód, a wierzcie mi, że myśli tak nadal bardzo dużo kierowców. Natomiast po tygodniu spędzonym za kierownicą tego samochodu jestem pewien, że to nie najczęściej wymieniana Dacia, a właśnie Ssangyong powinien stanąć w szranki z chińskimi samochodami w walce o nasze portfele. Oby tylko nie kazali nam nazywać go KGM. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Może na początek kilka słów tytułem wyjaśnienia, o co chodziło mi z tym KG czy KGM, bo może po prostu nie wszyscy wiedzą. Otóż aktualnym właścicielem Ssangyonga jest grupa KG i mówi się, chodzą takie słuchy, że chcą zrobić rebranding i Ssangyong ma nazywać się KGM albo KG Mobility. Oczywiście to jest prawo każdego właściciela, czyli nazwa, ale dla mnie to... Czym jeździsz? Toyota, a ty Mazda, a ty Honda, a ty KG Mobility. Dla mnie to brzmi jak jakaś nazwa, nie wiem, nowej telefonii komórkowej, ale tak jak mówią, póki co to jest chyba jednak tylko plotka, po drugie to jest prawo każdego właściciela, a po trzecie jednak nazwa to kwestia wtórna, najważniejszy jest sam produkt, także za chwilę do niego przechodzimy. Jeszcze tylko słowo na temat partnera dzisiejszego odcinka. A jest nim Car Vertical, który dla moich widzów przygotował 20% rabatu na raport dotyczący używanego samochodu, którym jesteście potencjalnie zainteresowani. Czego dowiecie się z takiego raportu? Ano na przykład sprawdzicie, czy samochód, który w listopadzie 2021 roku wyglądał tak, natomiast kilka miesięcy wcześniej wyglądał w ten sposób. Ponadto sprawdzicie, czy ktoś nie grzebał czasem przy przebiegu takiego samochodu. Potwierdzicie jego specyfikację. Sprawdzicie historię sprzedaży i rejestracji, a do tego wiele innych rzeczy i przypominam raz jeszcze, że klikając w link, który macie w opisie do tego filmu, raport pobierzecie 20% taniej. Także działajcie, uważajcie, a my wracamy do testu. Dobra, a teraz do konkretów i zaczynamy jak zawsze od tyłu samochodu. Otwieramy bagażnik. A ten dysponuje pojemnością 423 litrów, natomiast chciałbym, żeby te dane na papierze Was nie zmyliły, ponieważ moim zdaniem tym razem lepiej brzmi to na papierze niż jest w rzeczywistości. Co prawda bardzo podoba mi się to, że jak otworzymy podłogę, mamy tutaj dodatkowe miejsce i jak otworzymy kolejną podłogę, to mamy następne schowki. To jest spoko. Spoko jest też to, że możemy sobie tę przestrzeń aranżować, żeby nam wszystko po bagażniku nie latało. Natomiast naprawdę polecam własnoręcznie sprawdzić bagażnik, bo jeśli przykładowo ja miałbym spakować się na wakacyjny wyjazd, to mógłbym mieć z tym delikatny problem. Nie mam natomiast żadnego problemu ze zmieszczeniem się na kanapie. Przypominam, że mam 182 cm wzrostu i miejsca przed kolanami, czy też miejsca na stopy mam tutaj naprawdę sporo. Równie dobrze jest tutaj w przypadku Grześka. Przypominam, że on ma 192 cm wzrostu, siedzi za mną i co prawda miejsca na kolana nie ma tutaj bardzo dużo, ale się zmieścił, natomiast nad głową, tak jak w moim przypadku, tego miejsca jest cała masa. Czyli jak widzicie, jak to często w przypadku tego typu samochodów, z miejscem na nogi jest dobrze lub w miarę dobrze, ale jeśli zależy Wam na przestrzeni nad głową, to to jest bardzo dobry wybór. No i jak już wiecie, co mamy pod pokrywą bagażnika, to sprawdźmy, co mamy pod maską. A znajdujemy tu czterocylindrowy turbodoładowany silnik o pojemności 1.5. Dysponuje on mocą 163 koni mechanicznych. Maksymalny moment obrotowy to 260 Nm. Maksymalna prędkość, do jakiej rozpędzimy takie Tivoli, to 175 km na godzinę. Natomiast ciekawostką jest to, że producent nie podaje danych odnośnie przyspieszenia do 100 km na godzinę. Jeśli miałbym odnosić się, może nie do swoich odczuć, bo jeszcze na tyle na samochodach się nie znam, żebym potrafił patrząc zmierzyć przyspieszenie, ale do jakichś testów na YouTubie, to przyspieszenie podawane jest w granicach 9-10 sekund. Myślę, że to jest bardzo realne. Dobra, przeskakujemy do przodu. I powiem Wam, że to jest miejsce, które, jako że jeździłem przed chwilą chińskim samochodem, od razu zacząłem do niego odnosić. I to jest naprawdę zdecydowanie lepsze porównanie niż na przykład odnoszenie MG do Daci. Krótko mówiąc, Dacia pod kątem jakości materiałów, designu od MG po prostu odstaje, a w przypadku Ssangyonga jest już inaczej. To wszystko dużo lepiej wygląda, tego zdecydowanie przyjemnie się dotyka, zdecydowanie przyjemniej się z tego korzysta. Zaraz przejdę do konkretów, chcę tylko powiedzieć, że to co powinniśmy robić,
my jako klienci, kierowcy czy testujący, to raczej do MG odnosić właśnie Ssangyonga, bo myślę, że to jest dużo bliższy konkurent niż na przykład Dacia. Ale do konkretów. I jeśli oglądacie moje testy i widzicie to, to wiecie, co za chwilę powiem. Obsługa klimatyzacji jest w pełni dotykowa, więc to jest akurat słabe. Natomiast dobre jest to, że te wszystkie przyciski, w które trzeba trafić, żeby sobie na przykład zwiększyć temperaturę, czy zmniejszyć, czy zmienić kierunek nadmuchu, one są bardzo duże. Przez to oczywiście dużo łatwiej w nie trafić. I może znowu odnosząc do ostatniego MG HS-a, tamte przyciski były mikroskopijne. A tutaj przez to, że one są dużo, łatwiej się to obsługuje i żeby nie przedłużać, jeśli już mają robić klimatyzację, czy panele klimatyzacji dotykowe, to niech one będą takie, czyli po prostu jak największe. Wtedy mnie się po prostu z tego w miarę przyjemnie korzysta. Ale i tak wolałbym fizyczne przyciski. Natomiast jeśli spojrzymy niżej, czyli pod panel klimatyzacji, to zobaczymy, że tutaj kilka przycisków jest. I na pewno zaskoczyły mnie te od foteli. Bo o ile mamy grzanie, czy fotela kierowcy, czy fotela pasażera, to mamy tutaj wentylację. Kto spodziewał się w takim samochodzie wentylacji foteli? Ja na pewno nie. Także tutaj to duży plus, szczególnie przy skórze. Oczywiście to bardzo wysoka wersja wyposażenia, ale super, że coś takiego mieć możemy. Mamy też przycisk do zmiany trybów jazdy, normal, sport i winter. Nie będę się na tym bardzo skupiał, bo w moim mniemaniu w tym samochodzie te przyciski za dużo nie zmieniają. Oczywiście są jakieś tam wyższe obroty na sporcie, ale to nie jest samochód do sportowej jazdy, czy też do wjeżdżania w jakiś teren. Ale a propos terenu. Mamy tutaj napęd na 4 koła i mamy też przycisk do blokady, do zablokowania napędu na 4 koła. Przy czym tutaj chyba też nie będę się na tym za bardzo skupiał, bo to nie jest samochód do wjeżdżania w teren. I też myślę, że nikt w ten sposób go wykorzystywał nie będzie. Ale trzeba zaznaczyć jedną rzecz i to mi się bardzo podoba. Bo jak powiedziałem, mam tutaj napęd na 4 koła i mam też skrzynię automatyczną. Ta skrzynia ma 6 biegów. Ona do takiej normalnej jazdy, do takiej jakiej stworzono Tivoli, jest ok. Zdarza jej się czasami szarpnąć, czasami zgubić, ale naprawdę do takiej normalnej jazdy jest spoko. To, co mi się natomiast bardzo podoba, o czym powiedziałem. Po pierwsze, bardzo często w takich samochodach na przykład napędu na 4 koła w ogóle nie można dziś mieć. A tutaj nie tylko, że mieć można, to napęd na 4 koła i skrzynię możemy sobie mieszać w zasadzie z każdą wersją wyposażeniową. Może, żeby to trochę rozwinąć. Co prawda silnika sobie tutaj innego nie dobierzemy, bo jest jeden, ale na przykład jeśli chcielibyście napęd na 4 koła z manualem, proszę bardzo. Chcecie napęd naprzód z automatem, proszę bardzo. Z manualem, proszę bardzo. Ale co więcej, jeśli nie chcecie dopłacać, a tak bardzo często jest w innych markach, do automatu czy do napędu na 4 koła, to często musicie wziąć najwyższą albo prawie najwyższą wersję. Tutaj automat i napęd na 4 koła możecie wziąć w najniższej, a w zasadzie w każdej. Więc możecie sobie to wszystko mieszać i dopłata do automatu i do napędu na 4 koła, jeśli dobrze pamiętam, to 7,5 tysiąca złotych. Za jedno 7,5 i za drugie 7,5, więc to nie jest jakoś szczególnie dużo. Tym bardziej, że tak jak mówię, zależy Wam na napędzie na 4 koła, a nie na jakiejś wysokiej wersji, skórze i tak dalej, to możecie wziąć podstawową wersję i tam mieć automat. Albo napęd na 4 koła, albo jedno i drugie. Więc to jest bardzo fajne i też niespotykane. Dobra, lecimy dalej. Zegary. One w mojej wersji są w pełni cyfrowe. Nie powiem, że to są najpiękniejsze zegary na świecie, ale ja się tutaj bardzo łatwo odnajduję, więc myślę, że to jest plus. Trochę minus odnośnie obsługi tych zegarów, bo na przykład zmieniając sobie pewne ustawienia, mamy tylko przycisk w dół. Czyli jeśli wejdziecie na drugą opcję i chcecie wrócić do pierwszej, to musicie cały czas schodzić w dół, żeby po prostu zrobić taką pętlę. Ale to jest pierdoła, nie będę się na tym skupiał, bo raczej z tego się cały czas nie korzysta. Natomiast cały czas korzysta się z foteli i one w mojej wersji mają skórę, wentylację, tak jak mówiłem. Nie mają natomiast za bardzo podparcia bocznego. Coś tam jest, jakaś imitacja, ale raczej tutaj jakichś wspaniałych wrażeń na zakrętach odnośnie foteli bym się nie spodziewał. Ale te fotele są całkiem wygodne. Wręcz powiedziałbym, że zaskakująco wygodne, przynajmniej jak dla mnie. Ja wysiadam z tego samochodu zawsze zrelaksowany, nieważne czy jeździłem dłużej po mieście, czy pojechałem gdzieś w trasę, także fotele moim zdaniem całkiem ok. No i jak powiedziałem już słowo o trasie, to może załatwmy kwestię wyciszenia. Ale zacznijmy od miasta. I w mieście ten samochód jest wyciszony naprawdę ok. Nawet w tych szybszych miejscach, gdzie możemy jechać powiedzmy 80 na godzinę, jest tutaj naprawdę dobrze. Ale 110, 120, 140 robi się już głośniej, więc jeśli mielibyście korzystać z tego samochodu dużo w trasie, to ja zawsze polecam, jak jedziecie na jazdę testową, poproście handlowca, żeby Was na trasę szybszą zabrał, bo sprawdzanie samochodu w tym miejscu, a potem wyjeżdżanie na autostradę, średni pomysł. Także ciśnijcie, sprawdzajcie to własnoręcznie, własnousznie, po prostu sprawdzajcie. Może ktoś powie, po co Ty tyle razy mówisz, sprawdzajcie to sami, przecież Ty testujesz samochód, więc Ty powinieneś nam o tym powiedzieć. Tak i nie.
Bo pamiętajcie, że ja zawsze powiem swoje zdanie. Ja mogę mieć inne odniesienie i inne oczekiwania niż wy. A milion razy mówiłem, że ja samochody sprzedawałem i bardzo rzadko zdarzył się taki klient na tyle świadomy, który powiedział: panie Kamilu, polećmy na autostradę. A jak nie ma autostrady w pobliżu, to chociaż jakaś szybsza droga. 90 na godzinę przynajmniej. Bo często jazdy testowe to jest max 50. Dlatego tym wspominam tyle razy. Nie róbcie tak, jeśli mielibyście jeździć na przykład w trasy. To w ten sposób taki samochód sprawdźcie. A co wtedy też sprawdzicie? Sprawdzicie spalanie. I jeśli miałbym szukać minusów w tym samochodzie, to by była chyba jego największa wada. Jest tutaj mała gwiazdka, ale może najpierw konkrety. Ja tym samochodem w mieście spalam minimum 10 litrów. Oczywiście mówimy o Warszawie i jeśli byście oglądali ten film na przykład w lipcu, to teraz mamy luty i temperatury koło 0, max 5 stopni powiedzmy, więc bierzcie to pod uwagę, ale te 10 litrów ja za każdym razem przynajmniej tutaj w Warszawie spalam. Moje minimalne spalanie, ale też gdzieś tam podczas dłuższej jazdy, powiedzmy do 90 na godzinę, 7, może trochę mniej, ekspresówka to już powiedzmy 8, może nawet 9, autostrada 10-11. Takie wyniki tutaj osiągałem, więc to jest dużo, nie ukrywajmy. Natomiast SsangYong proponuje na to rozwiązanie, bo możemy sobie do tego samochodu zamówić fabryczną instalację LPG i moim zdaniem to jest świetny ruch, ruch, którego nie ma na przykład w MG, czy opcja, której tam po prostu nie ma, a to może być przewaga SsangYonga, bo oba samochody palą sporo, natomiast tutaj jest na to fabryczne rozwiązanie. Co do samego prowadzenia, skręcania i tak dalej, to chyba nie będę się wypowiadał, bo raczej nikt od takiego samochodu jakiejś super precyzji nie wymaga. Powiem natomiast odnośnie zawieszenia, bo to zawieszenie jest w miarę komfortowe, natomiast na takich krótkich, poprzecznych nierównościach, czy tak jak teraz próg, który będę za chwilę przejeżdżał, ono wtedy wykazuje cechy, bum bum, takiego zawieszenia troszkę twardszego, ale to zdecydowanie w takich miejscach. I też pamiętajmy, że mam tutaj koła w rozmiarze 18 cali. Natomiast w takiej codziennej, normalnej jeździe, jak nie będziecie jeździli gdzieś cały czas po dziurach, to zawieszenie jest całkiem komfortowe. I zaraz przechodzimy do ceny, ale zanim o niej jeszcze kilka minusów, które tutaj znalazłem i zauważyłem. To na przykład USB, które mamy jedno. I nie chodzi mi, że mamy jedno tutaj, tylko jedno w całym samochodzie. Z tyłu USB nie ma, nie ma też kratek nawiewu, które pewnie by się przydały. No i to jest USB starego typu, nie jest to USB-C. To może mniejsza wada, ale po prostu, no przynajmniej dwa USB, chociaż jedno z przodu, jedno z tyłu, ja bym raczej dzisiaj już wymagał. Nie mam też head-upa, którego być może od samochodu w tym segmencie wymagać jeszcze nie powinienem, ale to jest bardzo wysoka wersja. Mam tutaj wentylację, więc head-up też by się przydał. Może to jest jakaś moja fanaberia. Natomiast to, co mi się chyba najbardziej nie podoba, to co mi najbardziej przeszkadza, oprócz spalania, to jeśli spojrzycie tutaj, to mam mechaniczny ręczny. Jak ktoś lubi polatać zimą, pobawić się, polatać bokiem, no to spoko, ale ja raczej od samochodu do miasta, a to jest samochód do miasta, tym bardziej z automatem, wymagałbym auto hold. Mamy taki ręczny, więc auto hold nie mamy. Czyli krótko mówiąc, stojąc na światłach, cały czas hamulec wciśnięty. Szkoda. Nad systemem audio jakoś bardzo rozwodził się nie będę, chociaż powiem, że on gra w miarę dobrze. To nie jest coś, czym będę się zachwycał, ale pamiętajcie, że ja mam tutaj mega wysokie wymagania i jestem świrem. Natomiast starając się ocenić w miarę obiektywnie i spojrzeć tak, jak patrzy większość klientów, to audio jest całkiem ok. Muszę powiedzieć słowo na temat kamery, która może nie ma najlepszej jakości, ale przede wszystkim ma dość szeroki obraz, no i przede wszystkim ten ekran jest bardzo duży, także po prostu wszystko w niej widać. Także okazuje się, że nawet mimo trochę słabszego obrazu, sama kamera jest naprawdę ok. To, co jest natomiast trochę mniej ok, to asystent pasa, który jest po prostu nadwrażliwy i delikatnie mówiąc, często wkurza. Ja się z nim na pewno nie polubiłem. No i ostatnią rzeczą przed ceną będzie wygląd, bo moim zdaniem warto o tym wspomnieć. Ten samochód ma bardzo ciekawy przód. Patrząc na niego z pewnej odległości, na przykład nie widać tutaj wlotów powietrza. One oczywiście są, ale przez to, że on jest taki zabudowany, to jest inny. Jest wyjątkowy, jest ciekawy i mi się to na przykład podoba. Mamy takie trzy paseczki, które służą do niczego, ale też odróżniają Tivoli od innych samochodów. To mi się też podoba. Tył, może inaczej, cały ten samochód. Nie powiem, że ten samochód jest piękny, nawet nie powiem, że ten samochód jest ładny, ale w mojej ocenie ten samochód ma swój charakter, a to jest dzisiaj coraz rzadsze i prawdopodobnie przez to on mi się po prostu podoba. No ale najważniejsze pytanie, czy podoba mi się też jego cena? Także po prostu sprawdźmy, ile takie cacko kosztuje. Aktualny promocyjny cennik Tivoli startuje od kwoty 91 900 zł za podstawową wersją Joy z napędem naprzód i manualem, natomiast chętni na automat muszą przygotować minimum 99 400 zł.
Przykładowo fajnie wyposażona wersja Adventure Plus, czyli trzecia z czterech, już z automatem, to koszt 119 400 zł. Natomiast chętni na Tivoli z napędem na 4 koła muszą przygotować się na wydatek minimum 100 400 zł lub dokładając automat 107 900 zł. Na koniec trzeba wspomnieć o prezentowanej najwyższej wersji Wild i tutaj napęd na 4 koła, automatyczna skrzynia i katalogowo 138 900 zł. Natomiast testowe auto, do którego dołożono jeszcze kilka dodatków, kosztowało już w granicy 150 000 zł. No dobra, krótko mówiąc, 150 000 na pewno nie. Ale jeśli nie potrzebujecie tych wszystkich bajerów, Dacia jest dla Was za słaba, na przykład pod kątem wykonania, designu, wszystkiego. I będziecie w stanie zaakceptować wyposażenie tego samochodu, jakie dostaniecie na przykład za, nie wiem, powiedzmy 120 000. Czyli zbliżona cena do dobrze wyposażonego Dustera. To jest mega ciekawa opcja, totalnie pomijana przez wszystkich. A może nie powiem, że moim celem jest zwiększenie sprzedaży z Ssangyonga, bo w sumie mi to lata, ale zwiększenie Waszej świadomości odnośnie tego, że takie samochody są. To są fajne, koreańskie, porządnie zrobione samochody, których po prostu nie znamy. I każdy, jak pomyśli atrakcyjny cenowo samochód, to leci do Daci, teraz leci też do Chińczyków. A podsumowując ten test i nie przedłużając, sprawdźcie też samochody, mam nadzieję, z Ssangyonga, a nie KG Mobility, bo one naprawdę, naprawdę są tego warte. Czekam w komentarzach na Wasze opinie, jestem ciekawy, ilu z Was faktycznie z Ssangyongiem jeździło, ale też zadam pytanie, ilu z Was myślało, że to jest samochód chiński. Bo naprawdę wiele osób, które ja nawet spotkałem w trakcie tego testu, zadawało mi pytanie, no jak w odniesieniu do pozostałych Chińczyków. Także jest jeszcze coś takiego w naszej takiej szerszej świadomości. Dajcie znać, co o tym myślicie. Jak zawsze poproszę też o ocenę tego materiału. To jest dla Was chwila, a mi się to naprawdę bardzo przydaje. No i jeśli chcecie zobaczyć kolejne testy, na przykład chińskich samochodów, to zaraz jadę oddać tego i odbieram kolejne MG. Także pamiętajcie o subskrypcji i co? Widzimy się w kolejnym materiale. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!